Oto brzmienie gitary elektrycznej. Jeżeli chcesz wydobyć z niej sound, który doskonale znasz z koncertów czy ulubionych nagrań, potrzebujesz wzmacniacza gitarowego i kolumny. Jest bliżej, ale czegoś tutaj brakuje. Czas dołożyć kolejny element, najważniejszy efekt gitarowy, zwany mikrofonem. Praktycznie każda partia gitary, którą doskonale znasz, została nagrana tak zwanym close micingiem, czyli techniką polegającą na tym, że mamy ruszający się głośnik w kolumnie i na blisko przyłożony mikrofon. I to ta interakcja, czyli ruszający się głośnik i mikrofon zbierający w określony sposób, daje nam to, co nazywamy brzmieniem gitary elektrycznej. Owszem, wyzwalane jest to przez instrument, przetwarzane przez wzmacniacz, ale to tutaj jest czynnik, o którym bardzo rzadko się mówi, a dzisiaj poświęcimy mu więcej uwagi. Wiedza, którą tutaj zawarłem, przyda Ci się nie tylko przy zabawie mikrofonami, ale również przy wtyczkach gitarowych czy procesorach, bo jeżeli zrozumiesz, jak to wszystko działa, a przecież procesory mają na celu to zasymulować, to będziesz wiedzieć, jak ustawiać swoje brzmienia na różnych systemach. Kawki, herbatki w dłoń, bo razem z Ostrion Audio i sklepem muzycznym Toman zabieram Cię w edukacyjną, gitarową podróż. Dlaczego mikrofony nazwałem efektami gitarowymi? To bardzo proste. W zależności od tego, jaki model wybierzesz, a następnie jak go ustawić względem swojej kolumny, da Ci inne brzmienie. I tutaj naprawdę różnice mogą być diametralne. Dla przykładu, Ostrion Audio OC7 to mikrofon pojemnościowy, który jest dużo bardziej detaliczny, czytelny, ma dużo więcej góry i więcej zbiera pomieszczenia. Natomiast OD5 to mikrofon dynamiczny, który jest bardziej skoncentrowany, mniej czuły na wszystkie niuanse. I to nie jest jego wada, bo w wielu okolicznościach ten może zabrzmieć znacznie lepiej. Ale to nie jest film o wyborze mikrofonu, dlatego załóżmy, że mamy już jakiś i spróbujemy za jego pomocą plastycznie wykreować brzmienie. Zasada jest prosta. Im bliżej osi głośnika, tym jaśniej. Posłuchaj. Z tego też powodu to, co słyszysz na nagraniach czy w internecie, ma niewiele wspólnego z tym, co później zastajesz w domu. Otóż, aby usłyszeć to brzmienie, musiałbyś nie tylko przyłożyć ucho do głośnika w taki sposób, żeby bił ci prosto, tego nie polecam robić, tylko tak obrazowo o tym mówię, ale również nałożyć pewne filtry, tak, które są za sprawą mikrofonu. Nasze ucho z reguły słyszy w miarę równo, ale mikrofon ma swoją konkretną charakterystykę. Co bardzo ciekawe, gdy zaczniesz analizować sobie nagrania swoich idoli, zauważysz, że rzadko kiedy tam gitara gra pełnym pasmem. Z reguły gitara ma grać środkiem w zespole, więc to, co często się robi, to wycina górne częstotliwości i dolne częstotliwości. Można uzyskać ten efekt za pomocą filtrów w postprodukcji, czyli górnoprzepustowego i dolnoprzepustowego, ale również można pobawić się mikrofonami. Oto jak to zrobić.
Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, ale przygotowując się do tego odcinka, przypomniałem sobie pewną kwestię, która trawiła mnie przez długie lata i dopiero z doświadczeniem zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodziło. Otóż za dzieciaka, grając różne koncerty, byłem bardzo zadowolony ze swojego brzmienia i uważałem, że jest naprawdę fajne, okrągłe, ciepłe, tłuściutkie i tak dalej. A potem, za każdym razem, gdy słuchałem jakiejś retransmisji, jakiegoś nagrania z tego koncertu, z jakichś przeglądów szkolnych, to dostrzegałem, że moje brzmienie wcale nie jest okrągłe, piękne i tłuste, ale siarczyste, jasne i syfiaste. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, okazała się bardzo prosta. Otóż przygodni realizatorzy bardzo często nie wiedzieli, jak nagłaśniać gitarę elektryczną. Brali, wiecie, ten legendarny SM57, bardzo ostry, bardzo kłujący mikrofon, ustawiali go centralnie w osi i potem na mikserze nie stosowali żadnych filtrów. Więc nieważne, jak bardzo bym się starał, jaki sprzęt bym miał, jak bym nim kręcił, finalnie wychodziła z tego kupa, no bo nie było to odpowiednio nagłośnione. Teraz, gdy nie mam do końca kontroli nad swoim brzmieniem, zawsze przesuwam ten mikrofon dalej od osi, bo wiem, że tam jest sound, który gra mi w głowie. Mówiłem, że gitara ma grać środkiem, więc poradziliśmy sobie, powiedzmy, z tym kłuciem w uszy, z górnymi częstotliwościami, ale jak ogarnąć dudniący bas? Mam na to kilka sposobów. Po pierwsze są filtry w samych mikrofonach, które można kliknąć. Nie wiem, czy to widzicie. Zaraz tu przybliżę. O, tutaj na dole. To są filtry górnoprzepustowe, czyli pozwalające odfiltrować najniższe częstotliwości. Ale nie każdy mikrofon ma taką funkcję, więc ciekawym filtrem jest odsunięcie mikrofonu od głośnika. Im bliżej, tym więcej dudnienia, więcej basu. Im dalej, tym to brzmienie robi się chudsze. Więc posłuchajcie teraz, jaka drastyczna może być różnica. Jak widzisz, plastyczność brzmienia gitary elektrycznej w tej płaszczyźnie jest olbrzymia. Dlatego zanim zaczniesz kupować nowy sprzęt, kupować nowe efekty, bawić się nie wiadomo w co, spróbuj wykorzystać zestaw, który już posiadasz i spróbuj pokręcić w ten sposób. Nie tylko za pomocą gałek, ale również za pomocą mikrofonu. A jeżeli nie używasz mikrofonu, tylko jakiegoś procesora gitarowego, zmień IRy, czyli zmień impulsy kolumnowe, albo spróbuj innych symulacji. Ciekawostką jest fakt, że gitara elektryczna brzmi znacznie lepiej na dużej głośności, to znaczy gdy nasycimy nasz wzmacniacz lampowy. Dlaczego tak jest? Z dwóch powodów. Po pierwsze, gdy gramy głośniej, to kolumna działa zupełnie inaczej, bo głośnik się bardziej odchyla i troszkę inaczej pracuje, co z reguły daje lepsze brzmienie. A druga sprawa jest taka, że wzmacniacz ulega nasyceniu, to znaczy kompresuje się naturalnie i jest bardziej bogaty w brzmienie. Oto krótki eksperyment wykorzystujący specjalny tłumik. Usłyszysz brzmienie ciche, ciche, ale nasycone przez właśnie tłumik i trzecie głośne i nasycone. Po co o tym wszystkim mówię? Jest to kanał edukacyjny i zależy mi na tym, aby każdy adept gitary, również domorosły, rozumiał, że gitara elektryczna nie jest kompletnym instrumentem. To, co postrzegamy jako brzmienie gitary elektrycznej, to jest kompozyt składający się najczęściej z czterech elementów. Gitara, wzmacniacz, kolumna, czyli konkretny głośnik i
mikrofon. Bez tego wszystkiego nie ma brzmienia gitary elektrycznej, bo albo będzie bździąg, albo będzie spalone trafo, jeżeli nie podepniemy kolumny, albo będzie brzmienie room, czyli takie jak słyszymy uchem, a dopiero potem, gdy podłożymy mikrofon pod paczkę, uzyskamy to, co słyszymy na wielu nagraniach. Dla jasności przekazu mocno uprościłem ten temat i pominąłem wiele drobnych czynników, które również finalnie mają wpływ na brzmienie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku nagrywania instrumentów akustycznych. Co prawda trochę nam się to upraszcza, bo nie mamy kolumny i wzmacniacza, tylko instrument i mikrofon, ale zobaczcie, że ta sama gitara może zabrzmieć na różne sposoby, używając różnych mikrofonów czy sposobów mikrofonowania. Teraz podobne porównanie, ale z gitarą klasyczną. Więcej na temat nagrywania instrumentów akustycznych znajdziesz po mojej prawej stronie. Subskrybuj kanał, dołącz do patronów, czyli gitarowych dzików Bazoka, bo to właśnie dzięki tym wspaniałym ludziom mogę być niezależny i robić takie fajne filmy we współpracy. Dzięki Toman, dzięki Ostrzyn Audio, do następnego!